Ziomsy drogie, pijcie wodę, bo jest gorąc jakich mało. Witam wszystkich bardzo ponownie, wiem, że bardzo długo nie nagrywałam filmów, już się tłumaczę. Mianowicie w ubiegły weekend miałam sobie biwaczek do Kazimierza Dolnego, w którym jest bardzo ładnie i wszystkim polecam to miejsce na biwaczek. W ten sposób nie mogło pojawić się odcinka. Nie mógł się pojawić odcinek, ponieważ nie miałam jak to nagrać. Jestem w kadrze, musiałam się zająć grupką moich harcerek, plus była z nami jeszcze męska drużyna, więc było nas za dwoje. Przypomnę wam, że małych chłopców ogarnia się jak dwie małe harcerki, więc było nas za troje. Dzisiejszy filmik, zgodnie z prośbą jednego z widzów, jednej z widzek, będzie o higienie na obozie. Ponieważ dostałam pytanie na temat tego, jak dziewczęta zachowują czystość w trakcie okresu oraz tego, jak się myć, kiedy jest gorąco i tak dalej, jak na obozie w ogóle wygląda mycie się, to dzisiaj pokrótce o tym opowiem oraz złamię kilka zasad. Tabu! Coś jest nie tak z ISO. Oj, 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 o bosko! Dobra, tak więc pokrótce powiem, że za mną jest otwarte okno tam. Jest okno otwarte, o! Więc jeżeli byście słyszeli dźwięki z ulicy, czy z innych takich bzdur, to się nie przejmujcie, po prostu jest tak gorąco, że nie jestem w stanie siedzieć przy zamkniętych drzwiach i w zamkniętym oknie, ponieważ umieram. I tak więc, poruszamy temat od razu. Jak jesteście na obozie, pamiętajcie, żeby pić wodę, ponieważ osób, które nie piją wody, to później nie chce nam kadrze się ich zbierać zemdlonych z chodnika, ani z trawnika, bo tam nie ma chodnika. Więc przypomnę wam, żebyście pili wodę, bo nawadnianie się jest ważne. Okej, okay. I od razu powiem też o tym, że jak jest gorąco, oraz nawet jak nie jest gorąco, to na obozie warto wiązać włosy. Ponieważ związane włosy dłużej się brudzą. I ja na obozie myję włosy co drugi dzień, ale jak byłam mniejszą harcerką, wystarczyło, że na obozie myłam co 4 dni, ponieważ cały czas miałam je związane i jak włosy są związane, to nawet jak się coś pyli, to się tak osada, że później wystarczy te włosy rozpuścić, rozczesać te włosy i zawiązać z powrotem i są w miarę czyste. Co nie zmienia faktu, że włosy na obozie trzeba umyć. I teraz pytanie, czym? Już w jakimś filmiku wspominałam o tym, że warto wziąć ze sobą szampon, płyn do mycia się, biodegradowalny, ponieważ jak mogliście zauważyć, ostatnio o zanieczyszczeniu naszej planety pięknej jest bardzo głośno. I to jest super ważne, żebyśmy my, jako harcerze, czyli część jednak przyrody, tak, ponieważ jedziemy do lasu na miesiąc, no jakby poszanowali to, że w przyrodzie naturalnie nie istnieje coś takiego jak head and shoulders, tylko na przykład wzięli pod uwagę to, że jesteśmy w stanie umyć sobie włosy na przykład wypłukując je wodą z jeziora czy coś takiego, więc też warto wziąć ze sobą właśnie biodegradowalny szampon i tak dalej. I to wszystko można kupić w tych wszystkich KM-ach, nie KM-ach, ale też w sklepach z ekologiczną żywnością. Dobra, tak więc szybko też powiem o tym, że na obozie trzeba się myć. Zdarzały nam się takie sytuacje, że harcerki, bojąc się tego mycia w misce i tak dalej, ponieważ my jeździmy na takie obozy, gdzie raczej nie ma ciepłej wody i myjemy się w miskach, bały się konfrontacji z tą zimną wodą do tego stopnia, że po prostu się nie myły, nie czuły takiej potrzeby. I po jakimś czasie dostawały wysypki na dłoniach, na stopach od tego, że się nie myły. I słuchajcie, i dziewczyny, i chłopaki, trzeba się myć, trzeba zachowywać higienę osobistą, ponieważ później bardzo łatwo może wybuchnąć epidemia. I przez takie kłopoty na przykład mieliśmy na jednym obozie wszawice. Na szczęście moja drużyna się uchroniła od tego i można powiedzieć, że naprawdę zachowanie czystości na obozie jest bardzo ważne. I właśnie tym bardziej ważne jest w trakcie okresu. Drogie dziewczęta, ja wiem, że czasami powiedzenie tego, że ma się okres, może dużo kosztować, ale jeżeli źle się czujecie, jeżeli was coś boli, jeżeli, nie wiem, czujecie, że macie gorączkę, bo tak też się zdarza, albo jeżeli po prostu nie macie fizycznie siły na to, żeby brać w jakichś udział w zajęciach, to nie wstydźcie się powiedzieć zastępowej czy kadrze, albo zastępowemu czy kadrze, że macie okres i po prostu nie dacie rady wziąć udziału w zajęciach, że chcecie się położyć na pryczy albo na kanadyjce i że chcecie po prostu po ludzku odpocząć. Chcę wam też powiedzieć, że to nie jest obcy temat dla jakiejkolwiek kobiety i jak ja byłam zastępową, to moje szeregowe normalnie potrafiły ze mną o tym rozmawiać, ja normalnie rozmawiałam o tym z nimi i
to nie był żaden temat tabu, słuchajcie. Okres to jest normalna rzecz, zdarza się każdemu, każdej kobiecie, więc naprawdę nie trzeba się tego wstydzić. Okej, i ja jestem osobą, która na obóz bierze i podpaski, i tampony i od razu wam mówię, że to nie jest żaden problem, żeby pójść do toja czy do latryny i zmienić czy podpaskę, czy tampona, to nie jest żaden problem. W przypadku tamponów warto też mieć płyn do dezynfekcji rąk, żeby żadnej nieprzyjemnej infekcji nie złapać. I tak samo w nocy, jeżeli zdarzy wam się przycieknąć ze wszystkich możliwych 360 stron podpaski, to po prostu powiedzcie to zastępowej i ona na pewno pomoże wam wyprać ten śpiwór. Taki trik, że śpiwór zalany właśnie krwią miesiączkową warto wyprać albo nawet przepłukać tuż po zaplamieniu najlepiej. To prawda, no nie w środku nocy, ale na pewno następnego dnia po wstaniu, nie zostawiajcie tego na kilka dni. Warto umyć to w lodowatej wodzie. Krew pod wpływem bardzo, bardzo zimnej wody schodzi automatycznie, nie potrzeba żadnego mydła, więc serio? Więc pamiętajcie o tym, żeby myć to od razu i myć to w zimnej wodzie. Okej, i teraz pytanie, jak się myć, kiedy człowiek jest chory i nie wstaje z pryczy? Od razu wam powiem, że moim wybawieniem tam na jednym obozie, kiedy miałam małą awarię zdrowotną, to były mokre chusteczki. I uwaga, mokre chusteczki też są ulgą w trakcie upałów, ponieważ można wpaść na szybko między zajęciami do namiotu, przetrzeć się nimi i od razu człowiekowi robi się chłodniej. Ponieważ no jest lekko zbliżony tutaj no, na rękach, na nóżkach i w ogóle. I to jest bardzo fajna opcja, posiadanie takich mokrych chustek. I słuchajcie, pokażę wam coś super. Drodzy Państwo, przedstawiam wam Polar Szczepu. Proszę bardzo. Polar szczepu, na który wszyscy potocznie mówią szczepolar. Ja miałam tak. Polar szczepu wygląda w taki sposób. Szczepolar ma trzy kieszenie. Jedną na wysokości klatki piersiowej i dwie na wysokości bioder. W jednej kieszeni na wysokości bioder zawsze trzymałam zapałki, ewentualnie zapalniczkę oraz jakiś zestaw do szycia. Druga natomiast zawsze była chusta, a kieszeni na piersi zawsze nosiłam jedną podparcie na zapas oraz malutki zestaw. U nas cały ZZ ma takie szczepolary i tych szczepolarów się sobie raczej nie pożycza, ja pożyczałam go siostrze, a jak się pomylił komuś z czymś szczepolar, to po prostu szybka wymiana, tak wiadomo co chce nosi w kieszeniach. Moja koleżanka na przykład w kieszeni, w biodrowej kieszeni nosiła zawsze kamerton. Dlaczego akurat kamerton, to już dłuższa historia na zupełnie inny temat. A tak poza tym to do kosmetyczki warto wziąć też coś do umycia buzi, ponieważ bardzo łatwo można doprowadzić do takiego stanu, że na buzi wyskakują jakieś różne czerwone nieładności i tak dalej. Krem do rąk, do twarzy też, ponieważ w chwili, kiedy myjemy się w wodzie jeziornej, w jeziorance, można doprowadzić do tego, że bardzo szybko wysuszy nam się skóra. To jest bardzo nieprzyjemne. Raz doprowadziłam swoje usta do takiego stanu, że jak się uśmiechnęłam, to w pewnym momencie po prostu popękały mi usta, leciała mi krew. To było trochę nieprzyjemne. I słuchajcie, jeszcze z troski o was, chciałabym wam przypomnieć, że poza piciem wody w ciepłe dni warto nosić czapkę. Tak jak już mówiłam w odcinku o tym, jak się spakować na obóz, czapkę trzeba mieć na obozie i trzeba pamiętać o tym, żeby nosić ją w ciepłe dni, ponieważ no, trochę lipa, jakby tak zemdleć nagle, albo dostać krwotoku z nosa, albo po prostu się przegrzać. To nie jest nic przyjemnego, nie polecam wam. Ja miałam udar słoneczny dwa lata temu. Tak więc ten odcinek będzie troszkę krótszy chyba niż poprzednie wszystkie nagrane, no je. I chciałabym wam też powiedzieć, że kolejny odcinek będzie dotyczył drużyn wodnych. Tak więc bardzo serdecznie pozdrawiam 7 WWDH Kohinor. I chciałabym was poprosić, drodzy widzowie, o to, żebyście zadawali pytania dotyczące drużyn wodnych, i żeńskich, i męskich. Słuchajcie, te pytania trafią do wodniaków i oni na pewno wam odpowiedzą na wasze pytania. Znalazłam już jedną dziewczynę drużynową ZH Polskiej Drużyny Wodnej. Tak więc, słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jest nas coraz więcej, cieszę się, że mogę dla was być. Cieszę się też, że jesteście dla mnie, kocham was bardzo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!